Właśnie, Paweł, masz coś do powiedzenia dzisiaj? Zdecydowanie. Ja pójdę do nich i powiem, że ja będę z nimi grał na bębnach. Dzień dobry. 6,5 km z bolącym zębem to chyba nie najgorzej, co? Ale ten ząb mi dał w kość całą noc, kurde. Jak to zwykle bywa. Oczywiście dzisiaj rano bardzo ważne spotkanie, na które wypadałoby przyjść wyspanym i z jasnym umysłem, a tu cała noc nie przespana przez zębach. No nic, mam nadzieję, że to poranne bieganie trochę rozjaśniło mi umysł. No i życzę wam miłego dnia. Porozmawiajmy o normalności. Ja odnoszę wrażenie, że to jest coraz bardziej w cenie cecha człowieka być normalnym. Po pierwsze dlatego, że będąc normalnym wyróżniamy się od tych wszystkich ludzi, którzy starają się być wyjątkowi. Po drugie dlatego, że naprawdę odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach to taki normalny człowiek ze zbilansowanym życiem to jest straszliwa rzadkość. Normalność. To nie jest tak, że ja mam ochotę teraz tutaj dzielić ludzi na lepszych. W sumie to mam. Tak, nie, no trochę mam. Bo chodzi mi o to, że coraz trudniej jest w dzisiejszych czasach spotkać ludzi, którzy są w miarę normalni, tak? W sensie takim, że mają poukładane życie, nie mają żadnego problemu w żadnym rejonie tego życia, tak? I uprawiają sport, i zdrowo się odżywiają, i mają dobre relacje w rodzinie, i normalnie traktują współpracowników w pracy. Ale ta normalność też się przejawia w takim braku myślenia logicznego i przewidywania najbliższych jakichś tam konsekwencji działań. Bo na przykład z dzisiejszego poranka. Próbuję wyjechać z domu, zepsuła mi się brama, nie mogę jej otworzyć z pilota. No otworzyłem ręcznie, zadzwoniłem do dwóch serwisów bram, które w okolicy operują, po to, żeby powiedzieć, że zepsuła mi się brama i chciałbym skorzystać z ich pomocy, żeby przyjechali i mi zdiagnozowali, co się stało i naprawili. Jeden pan powiedział mi, no dobrze, dobrze, ale to w poniedziałek. No to ja mówię, no ale ja bym wolał dzisiaj albo jutro, tak? A jest piątek, nie? Piątek rano. No to on mówi, wie pan co, to teraz ja nie mam jak zapisać, to niech pan do mnie zadzwoni o 16. No to ja mu mówię, no proszę pana, dziwi mnie taka prośba, bo w dobie, kiedy może pan sobie wpisać przypominajkę do telefonu, to proszenie mnie klienta o to, żebym do pana zadzwonił, jest bez sensu. Niech pan sobie zapisze i do mnie oddzwoni o 16. Ja nie mam jak. Niech pan do mnie zadzwoni. No to rozłączyłem się i zadzwonię do innego serwisu, bo ja nie będę dzwonił do ludzi o 16, jak sobie nie potrafią zapisać w telefonie, żeby o 16 do mnie zadzwonić i się dopytać o szczegóły, bo to o to chodzi. Czyli o adres i tak dalej. To znaczy pewnie tej bramy też nie naprawią albo słabo naprawią. I w drugim serwisie już trochę bardziej profesjonalnie, ale jak przyszło co do czego, czyli do tego, żeby się umówić, to pan mówi, dobrze, jak najbardziej możemy się umówić na jutro na 8.30, mamy dyżur, spoko. Mówię, dobrze, no to świetnie, to podam panu adres. Mówię, nie, bo mnie nie ma przy laptopie. To niech pan
mi wyśle SMS-a z adresem. No ja mówię, no nie wyślę panu SMS-a, bo jadę samochodem. Jadę samochodem, no i nie zaryzykuję wypadku, wysyłając panu SMS-a w trakcie jazdy. No i tu na szczęście wybrnął z sytuacji, bo powiedział, dobrze, no to ja do pana za pół godziny odzwonię. I to jest super, to jest profesjonalne. Natomiast w ogóle dlaczego takie dialogi mają miejsce? Czy ci ludzie nie są w stanie się zastanowić nad bezpośrednimi konsekwencjami swoich słów? Ja rozumiem, że wygodniej jest poprosić klienta o SMS-a, bo wtedy piknie na telefonie i już nie trzeba sobie nic przepisywać. Tylko że problem polega na tym, że w tej relacji to klientowi ma być wygodnie, a nie usługodawcy. Coś, co ja na przykład u mnie to leży w sferze normalności, czyli mi by było głupio poprosić kogoś, słuchaj, wyślij mi SMS-a, sam sobie zapisuję. Ja w większości przypadków moim współpracownikom przypominam o rzeczach, bo sam mam rzeczy pozapisywane, sam śledzę, co się dzieje, a tu nagle głupio, zwyczajnie byłoby mi głupio powiedzieć klientowi, od którego za chwilę za usługę wezmę pieniądze, niech pan do mnie zadzwoni o 16 i najlepiej niech mi pan wyśle SMS-a, niech pan pilnuje, żebym ja nie zapomniał. Ajajajajaj. Dlatego jak mówię, że w Polsce jeśli chodzi o user experience, jeśli chodzi o obsługę klienta, to jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. I bardzo się cieszę, że jest tyle do zrobienia, bo mnie na przykład ten temat bardzo pasjonuje i będę po prostu komentował te zmiany. Regularnie. Była sobie kiedyś taka pani, mieszkanka Waszyngtonu. I ona wpadła na pomysł, żeby przez cały rok ubierać się tylko i wyłącznie w jedno ubranie. Wpadła na ten pomysł, no i to zrobiła. Przez 365 dni w roku chodziła ubrana w dokładnie to samo. Ja już pominę detale, jak ona to logistycznie ogarnęła, ale tak było. Codziennie 365 dni w roku była ubrana w dokładnie to samo. Jak myślisz, ile osób zauważyło to, że ona chodzi ciągle w tym samym? Była taka osoba, co zauważyła. I wiecie, co powiedziała? Proszę pani, jak pani to robi, że codziennie pani nosi czerwony pasek do tak różnych ubrań? Pokażę ci coś fajnego. Coś, co posiada na świecie 1000 osób tylko. Czyli to całkiem nieźle, nie? To się nazywa Hammerhead i to jest bardzo mądry taki GPS rowerowy, który się montuje na kierownicy i który pokazuje kolejne manewry, które trzeba zrobić w bardzo, bardzo fajny sposób. Patrz. Jedziemy sobie, jedziemy. Patrzymy na drogę, a nie w kamerę. I ta kropka w prawo, ona pokazuje, że następny manewr, który będzie, jest dosyć daleko stąd jeszcze, będzie w prawo. A na razie kreseczka mówi, żeby jechać prosto. Teraz mówi, no dobra, to teraz na najbliższym skrzyżowaniu skręcaj w prawo. No to skręcamy i jedziemy dalej. Takie to cudo. 3 lata temu na Kickstarterze było i byłem bakerem. Jedna z fajniejszych rzeczy na Kickstarterze, jaką mi się udało trafić. Teraz następny manewr będzie w lewo. Fajny, nie? Mi się bardzo podoba. Nie trzeba ani tego słuchać. W ciemnościach widać. W słońcu widać. No super. Szkoda, że w sumie tylko 1000 osób to posiada. No i dojechałem. Hammerhead doprowadził do domu. Casey Neistat nagrał ostatnio wideo o tym, co jest ważne, żeby vlogować. I tam są dwie bardzo cenne informacje w tym jego odcinku. Pierwsza jest taka, że daje dokładną receptę na to, jak on to robi.
co dla niego jest ważne, w jaki sposób składa te swoje odcinki. No i mówi, że okej, no to jest moja metoda, ale nie stosujcie tej metody, bo jeżeli ktokolwiek z was skopiuje ją 100%, no to to już nie będzie oryginalne. No i to jest prawda, no bo to on to pierwszy raz zrobił. To jest jego oryginalna metoda i kopiowanie kogoś nie ma sensu. We vlogowaniu najważniejsze jest to, żeby być sobą i żeby mieć na siebie pomysł. A druga sprawa, która jest ważna, to jest to, o czym on mówi, że on nie pokazuje całego swojego życia i on się nie zastanawia z góry, jaki ma być ten odcinek, tylko on nagrywa w ciągu dnia, a potem z tego wybiera jakąś historię. I ten dzień mu podpowiada tą historię. I to jest taka zmiana, którą ja też zamierzam zrobić u siebie. A mianowicie nie będę tak jak do tej pory się zastanawiał, jaka ma być tematyka następnego odcinka, tylko po prostu najpierw będę nagrywał, a potem przy montażu będę decydował, co z tego odcinka jest najważniejsze i o czym ten odcinek będzie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się.